Witam, ja chcę tylko coś pokazać, o kok, proszę, aby było szybciutko, piękniutko i tak dalej. A więc mamy sobie takiego oto bafa, tak? Proszę bardzo. No i tutaj sobie mamy procenciki. Widać sobie procenciki. No i czy te procenciki cokolwiek znaczą? No, nie wiadomo. Nie wiadomo, czy te procenciki cokolwiek znaczą. No, gdzieś tam się jakieś zrespił. Tak dalej. No ale powiedzmy, że sobie będziemy tak trochę na chama szukać niskich procencików na agentach. No to sobie poszukajmy niskich procencików. No i sobie widzimy, o, niski procencik, klikamy. O, niski procencik, klikamy. Tak, powiedzmy sobie jeszcze, że szukamy więcej. 14 to tak, ok, niech będzie, nie ma problemu. 19, coś tam jakieś takie. O, minus 1%, klikamy. I czy tu coś jeszcze jest, czy tu coś jeszcze jest? Nie, chyba nie mam nic więcej, ok. No i sobie mamy Slingshot Phoenix 25 tu. Okej, no to zobaczymy, czy Steam mówi prawdę, czy dobrze liczy Steama. No i sobie tak sprawdzamy, mówimy, ej, rzeczywiście, 1 do 1. No dosyć ciekawie, to trzeba tak przyznać. Pytanie, czy ktoś to za tyle realnie kupuje. 46, Trade Records, wchodzimy, tak. O kurczę, rzeczywiście za tyle kupują. Ajajaj, ciekawe. Bez Squadron, okej. Pytanie, czy się za tyle kupują na samym początku? O kurczę, rzeczywiście się kupują. No dobra, wchodzimy w takim razie tu. No i widzimy, o, rzeczywiście jest taka i taka cena. No dobra, wchodzimy na tego, sprawdzamy, wiadomo, czy się kupują, to jest najważniejsze. O, rzeczywiście się kupują, sprawdzamy tutaj. Okej, wow, to coś tam, jakiś tam numer. I tutaj wyskakuje, tutaj na przykład zły podali. Dlatego tego byśmy mogli z tej listy sobie wykreślić. Na przykład, gdybyśmy mieli ten sposób patrzeć i na przykład sobie tego wykreślamy. No i nam zostają takie dwa agenci. No i dobra, mamy tutaj taki numerek śmieszny i tak dalej. Tutaj mamy taki numerek śmieszny i tak dalej. No i co ten numerek znaczy? Ja wam pokażę, co on znaczy. No teraz się trzeba zastanowić. Czy to tak na pewno powinno być? Czy to jest aby na pewno dobrze? Że tak jest? No to teraz robimy w ten sposób. Tak. I szukamy wysokiego numerka. Oj, 2019. Ciekawe czemu? Ciekawe jak to działa. Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego tak by było? No przecież to jest jakieś niepojęte, niemożliwe. No i tutaj mamy sobie taki. O! Proszę bardzo. Ajajaj. Ależ kurwa się znalazło. Niesamowite, że takie itemy są. Sobie klikamy, sprawdzamy i mówimy, o kurcze blade. No to tutaj tak nie bardzo. Okej, to może zmienimy item. Żeby ten powiedzmy sobie tak przeklikamy, poszukamy, czy jest coś takiego, czy nie ma czegoś takiego. No, można by było tego Promsite wziąć, ale nie będziemy aż tak łapczywi. Sobie przeklikamy, mamy czas w końcu. No dobra, weźmiemy sobie wszystkie karabiny. Lecimy. Tutaj nic. Tutaj nic. Tutaj coś tam było, ale tak mignęło. Ciężko. Pytanie, czy ty zadziałasz? No to powiedzmy sobie. To ogólnie pewnie jest jakieś kilkanaście minut szukania. Pewnie jakby się wziąć za naklejki, to by było. A dobra, to się wezmę. Tak jak pamiętam przynajmniej. Zróbmy to tak jak pamiętam. Czyli tu i do Fury Hollow doklikać. Czy pytanie, czy Fury Hollow jeszcze jest? O, proszę bardzo. Tyle wystarczy. Szukania, nie trzeba wśród skinów szukać. Proszę bardzo. O, to i macie Fury Hollow. Pyk, pyk. Numerki wszystkie. No i tutaj macie taki oto itemek. No i teraz pytanie. No dobra, no to pochuj nam ta furia i pochuj nam te slingshoty. No i o to chodzi, że tu macie numerek jeden, tu macie numerek drugi, tu macie numerek jeden, tu macie numerek drugi, tu macie numerek jeden, tu macie numerek drugi. Po co jest ta furia? Jako przykład, oczywiście. No i teraz chwila główkowania. Mózg kurwa wytęża swoje działanie. Łubu dubu, napierdala kurwa 100 obrotów na sekundę. No i teraz się pojawia zapytanie. Ciekawe jak strony różne wyceniają swoje itemy. Ciekawe jak to robią. Jak to może działać? Jak te strony mogą wyceniać swoje itemy? Może się sugerują buffem? No to jeżeli by. No.
Ciekawe, czy się sugerują buffem. Oj, nie wiem, czy się sugerują buffem. No to sprawdźmy, czy się sugerują buffem. Pik. Pik. O kurcze! 42. A ile na Steamie? No i 27. Ciekawe. Ciekawa sytuacja. Trzeba przyznać. Coś innego? No pewnie, że tak. Ciekawa sytuacja. Interesujące. Myślę, że tyle wystarczy. Bo nic już więcej tu nie muszę mówić. Mam nadzieję, że to też jest zrozumiałe. Albo chuj, kurwa, po co tak? Dobra, jeszcze bardziej dla debila. Nie będziemy, kurwa, nie będziemy ten. Za mało, za mało. Dobra, to siedzimy w takim razie. W ten sposób jeszcze. Jeszcze chwila. O. A nie ma żadnych minimalware'ów. Na stronie nie ma żadnych minimalware'ów? Pewnie za drogie były. No pewnie były za drogie, nie? Pewnie się nie opłacały. Ciekawe, czy ktoś na przykład wpłacił w chuj tych agentów po to, żeby wypłacić takie itemy jak ten. Nie, nikt takich rzeczy nie robi. Nie ma takich rzeczy. Przecież to jest tylko 15%. A w Żabce to można zarobić 4.